Cześć, tu Chris, witajcie na moim kanale Lenovo G505. Tutaj mamy dwurdzeniowy procesor, bardzo budżetowy, o taktowaniu około 1 GHz. To jest AMD A1. No, nie ukrywam, że ten procesor jest po prostu bardzo, ale to bardzo słaby, porównywalny z procesorami, które są montowane w takich małych terminalach, na przykład takich jak Dell Wise. Nie jest to wydajne. Ciężko powiedzieć, żeby to się nawet do pracy nadawało, ale coś z tym zrobię. Nie mam na kanale za bardzo filmów o Linuxie w GUI. Mam tylko o Linuxie w CLI, czyli konsoli, o serwerach. Teraz sobie zrobimy troszkę o Linuxie Ubuntu, w środowisku graficznym. Poinstalujemy jakieś programy, zainstalujemy takiego Linuxa. Troszkę się pouczymy, dlatego zrobimy pierwszy filmik, instalację Linuxa Ubuntu właśnie na takim bardzo budżetowym laptopie. Niekoniecznie starym, bo on taki stary nie jest, po prostu jest to bardzo budżetowy laptop, który no, pod Windowsem 10 sobie zbytnio rady nie daje. Nawet dysk SSD go tutaj zbytnio nie ratuje, bo po prostu procesor. Dlatego zapraszam. Dobra, to jest nasz Lenovo. Musimy go teraz odpalić, tak żeby uruchomił się tutaj z tego właśnie pendrive'a. No więc zaczynamy. Żeby w ogóle wejść do BIOS-u w takim Lenovo, musimy go odpalić nie tutaj z włącznika, tylko z tego malutkiego takiego guzika, który jest właśnie tutaj w tym miejscu. Klikamy i automatycznie nam się załączy takie okienko, które pozwala wejść do BIOS-u, do różnych ustawień, ale my do BIOS-u nie będziemy wchodzili, tylko sobie odpalimy menu botowania. I tutaj macie Normal Startup, BIOS Setup, Bot Menu. I jeszcze jest system recovery. My sobie wybierzemy bot menu. No i teraz tutaj musimy wybrać dysk USB. Odpali nam się program Ventoy. No i co dalej? Z Ventoya wybieramy sobie Ubuntu Mate 22.04. Robimy instalację Ubuntu. Zwyczajna instalka. Nic skomplikowanego. To jak wgrać program Ventoy i jak go obsługiwać, macie w opisie. To jest naprawdę bardzo prosta sprawa. Instalujecie Ventoya na pendrive'ie i tylko dodajecie sobie archiwa ISO z systemem operacyjnym na waszego pendrive'a i od razu możecie instalować na dowolnej maszynie system operacyjny. No i dobra, czekamy, aż nam się wszystko załaduje i zaczynamy instalację Linuxa. Kontynuujemy instalację Ubuntu. Tutaj musimy sobie wybrać kilka rzeczy, m.in. lokalizację, język. Tu wybieramy oczywiście Polska. I nie wybieramy Ubuntu Mate Wypróbuj, tylko Zainstaluj. Klikamy na Zainstaluj. Czekamy, aż przejdziemy na kolejne menu. Chwilkę to może potrwać, bo ten komputer nie jest zbyt szybki. No właśnie dlatego instaluję tutaj Ubuntu Mate. Tu wybieramy naprzód. Już nam wybrało automatycznie język polski. Tu mamy możliwość połączenia się z naszą siecią radiową, jeżeli chcemy. A ja sobie wybiorę sieć radiową, od razu się połączę. Wpisujemy hasło. Dobra, połączyliśmy się i lecimy dalej naprzód. Jak widzicie, instalacja Linuxa nie jest zbyt trudna. Przypomina bardzo instalację Windowsa. Jest prawie że taka sama. No przynajmniej ta wersja w GUI. I przynajmniej jeśli chodzi o systemy podobne do Debiana, takie jak Ubuntu. Inne Linuxy instaluje się w taki sposób, że często uruchamiamy live na przykład z pendrive'a i jak już się pulpit otworzy, to tam jest specjalny skrypt, który pozwoli nam zainstalować takiego Linuxa. Wystarczy go na niego dwa razy kliknąć i odpali nam się instalator. Tutaj wszystko widzę, jest OK. Instalacja normalna. Pobierz aktualizację podczas instalacji. Nic tutaj nie będziemy zmieniać, zostawiamy tak jak jest wszystko. Klikamy naprzód. Jak już mówiłem, ten komputer nie jest zbyt szybki. Mamy tutaj procesor AMD A1, nisko taktowany, jest to Lenovo G505 i no, nie wymagajmy od niego zbyt dużo, jest po prostu
tutaj troszkę za słaba ta częstotliwość procesora, żeby to nie wiadomo jak szybko chodziło. Ale myślę, że po instalacji tutaj tego Ubuntu Mate powinien ten komputer być w miarę dobry do przeglądania internetu. Może nawet do czegoś więcej, no zobaczymy. Wyczyszczenie dysku, zainstalowanie Ubuntu Mate. Nic tutaj nie ruszamy, dajemy naprzód, niech on sobie sam partycję zrobi. Możemy tylko wybrać dysk, na którym chcemy zainstalować. Co ciekawe, możecie też na pendrive'ie zainstalować Ubuntu, ale nie zalecam tego. Pendrive może tego po miesiącu mniej więcej nie przeżyć, po prostu się zepsuje. Lepiej wybrać dysk twardy. Klikamy zainstaluj. Można samemu sobie partycję poustawiać, ale Linux zrobi wszystko za nas. Jeżeli byście instalowali takiego Ubuntu Mate na przykład na komputerze stacjonarnym czy na laptopie z dwoma dyskami twardymi, możecie też tutaj utworzyć programową macierz RAID. Na przykład RAID 0 albo RAID 1. Bardzo fajnie wygląda RAID 1, wtedy mamy tak jakby lustrzane odbicie jednego dysku twardego na drugim, co zapewnia nam pewne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o uszkodzenie jednego z dysków. Czyli w skrócie uszkodzenie jednego z dysków twardych nie spowoduje utraty wszystkich danych. Lokalizację nam wykryło. No i teraz najważniejsze rzeczy. Hasło i nazwa komputera, jak ma się w sieci pojawiać. Ja sobie wpiszę swoje imię. Komputer może spokojnie jako Lenovo G505 się zgłaszać, nie przeszkadza mi to. Wybiorę sobie automatyczne logowanie, nie chce mi się za każdym razem wpisywać hasła przy uruchomieniu komputera. Wiem, że pod Windowsem nie musicie hasła podawać, możecie po prostu nie wpisywać hasła podczas instalacji. Niestety w Linuxie nie ma tak lekko, ale jest automatyczne logowanie na szczęście. Dobra, czekamy. Teraz system tworzy partycję, instalka chwilkę potrwa. Także musimy uzbroić się w cierpliwość. No dobra, jak widzicie, Linux się nam ładnie zainstalował. Klikamy uruchom komputer ponownie, no zobaczymy co nam tutaj z tego wyjdzie, czy będzie nam to jako tako działać, bo sam jestem ciekawy. Komputer za chwilkę się powinien nam uruchomić. No, jak już mówiłem, nie jest on zbyt wydajny. Ten procesor AMD1 jednak troszkę lubi się zlażyć, ale myślę, że na tym Ubuntu powinien dać sobie radę. Jeszcze chyba nam tutaj coś dogrywa, bo widzę, że pendrive miga jeszcze. Ale za chwilkę powinien nam się komputerek odpalić. Także czekamy. Usuwamy pendrive'a, klikamy Enter i komputer za chwilkę się uruchomi. No już widać, zrestartował się, czekamy aż się odpali. Za chwilkę nam się tutaj powinno pojawić jakieś ładne menu Linuxa. Chwilkę jeszcze czekamy, no jak już mówiłem, nie jest to mega potężna maszyna. No widzę, że tutaj jakiś błąd nam wyskakuje, brak przerywania. NoIRQ Handler for Vector. Ciekawe, czy nie jest związane z dyskiem twardym, czy raczej z metodą botowania. No tak mi się wydaje, że to może być to. Chyba mam jeszcze jeden komputer, który też czasami ten błąd wywala. Także czekamy jeszcze, niech się odpali. Ten błąd to nie jest nic takiego aż istotnego. Nie powinien przeszkadzać w normalnym korzystaniu z komputera. No przynajmniej dopóki nie zalogujemy się do konsoli. No jak widzicie, Linux się zainstalował, odpalony. Wydaje mi się, że wszystko tutaj nam fajnie działa, bo Wi-Fi mamy tutaj zasięg. Jest też tutaj bateria naładowana. Stan naładowania praktycznie już 100%. Odpalmy sobie Firefoxa. Zobaczmy jak nam to będzie śmigać, czy będzie za mułę łapać, czy normalnie nam się otworzy wszystko. No, zobaczymy jak będzie to zasuwało. Także odpalamy sobie Mozilla i zobaczymy, czy będziemy mogli na przykład na YouTube'a wejść i odpalać filmy, chociaż Full HD, żeby chodziły, to by było naprawdę super.
Dobra, wejdźmy sobie teraz na YouTube. No, lepiej chyba chodzi to niż na Windowsie 10. Widzę, że szybciej to się odpala tutaj. Mozilla lepiej chodzi. Zobaczmy YouTube. Tak, jest różnica. Już widzę, że to dużo szybciej chodzi. Oczywiście reklama się odpaliła, ale skoro reklama się odpaliła, to znaczy, że nie jest źle. Serwery reklam są dosyć wymagające. Tylko oczywiście trzeba czekać, żeby cała reklama przeszła. No, zobaczmy rozdziałkę tego filmu sobie. No, teraz leci w 360p. Dajmy Full HD. Od razu na pełny ekran dam. Czy będzie to chodzić w miarę płynnie? Pytanie. Troszkę ladży. Już widzę, że ladży troszkę, ale to może się jeszcze wczytuje albo i... Zresztą film to jest taka sekwencja grafik, więc tego nie widać, ale było widać, liście się ruszały u góry. Jest na pewno dużo lepiej niż pod Windowsem 10. Tam była istna tragedia. Nie dało się nic robić praktycznie. Tutaj jest naprawdę lepiej. Tutaj jest taki kawałek, że coś tam się rusza ekran. No, troszkę jednak lubi przelagować, widać. Jednak się zatrzymuje ten obraz. No, Full HD chyba to jest jednak za dużo trochę dla tego laptopa. Nie ogarnia tematu, widzę. No niestety, jeszcze go ponownie uruchomię, ale ogólnie widzę, że jest i tak lepiej niż pod Windowsem 10. Bo przynajmniej można na nim coś robić, pracować. Pod 10 była istna tragedia, nic się nie dało robić. Słabsza strona, ale widzę, że teraz płynnie chodzi. Na samym HD jest ok. Można coś tam robić na tym laptopie. No czasami przelaguje jednak, tu było widać przez chwilę, przelagowało. No procesor, jednak procesor nie daje tak do końca rady. Dobra, zainstalowaliśmy tutaj sobie Ubuntu Mate. Komputerek, no w miarę jako tako chodzi. Odpalmy sobie LibreOffice. Zobaczmy, czy nam się odpali w ogóle i jak szybko to zrobi. Być może ten Ubuntu to jest jednak za dużo troszkę dla niego. Tu jest no 4 GB RAM-u, dysk talerzowy. Ubuntu Mate dosyć taki nowy, nowa edycja, więc niby to jest system taki, który nie ma zbyt dużych wymagań, ale jednak ten 1 GHz dwurdzeniowy z E1 tutaj troszkę, no widzicie, no włączył się LibreOffice, nie jest źle, włączył się tak na potrzeby pracy, można coś tu robić, ale no nie jest to demon prędkości na pewno. Od razu Wam powiem, że włożenie dysku SSD tutaj niewiele pomaga, no przynajmniej pod Windowsem 10 tak było, że włożyłem SSD-ka i prawie żadnej różnicy nie było, procesor było, widać, że go spowalnia mocno. Może pod Linuxem by to coś dało, ciężko mi powiedzieć, bo trzeba było po prostu spróbować. No edytory tekstu dosyć szybko się otwierają, więc jako maszyna do pisania na pewno może być dobry. Gorzej do odtwarzania filmu, bo widzę, że jednak z filmami to on sobie zbyt dobrze nie radzi. Edytor się uruchamia dosyć szybko, nie jest to jakiś kłopot. Być może zamiast Mozilla inną przeglądarkę, jakbyśmy tutaj rzucili, to by lepiej sobie radził. Trzeba by było po prostu się pobawić, pokombinować. Spróbujmy jeszcze mapy, tak z ciekawości włączyć, czy się na mapach nie zatka. Bo to różnie bywa. Ale skok wydajności jest w porównaniu z Windowsem 10. O, mapa się odpala w miarę szybko. No, to nie ma tragedii. Jak na tak słaby procesor, który jest też w terminalach często spotykany, no to skoro mapę sobie daje radę otworzyć googlowską, to jest lepiej, na pewno jest lepiej niż pod 10. Czy on ma tu jeszcze jakieś programy standardowo zainstalowane, takie bardziej wymagające, no, jakieś przeglądarki, grafik tutaj ma, niestety jest tylko jedna przeglądarka internetowa, nie chce mi się na razie drugiej instalować. No, z takich bardziej wymagających rzeczy to ja tutaj za bardzo nic nie widzę, ale udało się zrobić. Pierwszego Linuxa sobie zainstalowaliśmy. Mamy tutaj Ubuntu Mate. W miarę to chodzi. Także myślę, że zakończymy sobie na ten filmik na właśnie próbie odpalenia przeglądarki, na odpaleniu edytora tekstowego i w następnym filmiku coś sobie porobimy już na tym laptopie z tym Linuxem.
Może zainstalujemy jakiś program do renderowania darmowy, albo jakieś gry. No zobaczymy, co tam się będzie nam chciało robić. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.